Poranek Radia TOK FM. 8:10. Pan Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, jest gościem poranka. Jeśli minister kultury... Dzień dobry przede wszystkim, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jeśli minister kultury wyrazi zgodę, to nowym dyrektorem Teatru Dramatycznego zostanie Tadeusz Słobodzianek, bo w Teatrze Dramatycznym znów wrze. To nie jest prywatny folwark, mówią artyści. Zostanie Tadeusz Słobodzianek? Dokumenty dopiero do mnie zostały wysłane, więc rozpatrzę tą kandydaturę. No ale pan wie, kto to jest Tadeusz Słobodzianek, co pan tam dokumenty. Nie o to chodzi. Kandydatura z mojego punktu widzenia nie budzi wątpliwości, jeżeli chodzi o kompetencje. Natomiast ważne są inne pomysły, które przy tej okazji się pojawiają, czyli łączenia trzech scen jednocześnie i też pewnej propozycji programowej. Muszę powiedzieć, że no łączenie scen wydaje się nadzwyczajnie racjonalne w mieście, które tyle ma scen. Tak, to prawda i ta reforma teatrów, która cały czas wisi w powietrzu, w jakimś momencie rzeczywiście nastąpi. Natomiast bardzo ostrożnie wyrażam opinię w takich sytuacjach. Staram się prezydentów, wójtów, burmistrzów namawiać do konkursów. W wyjątkowych wypadkach daję zgodę na to, aby stanowisko mogło być zajęte bez rozstrzygnięcia konkursowego. Wydaje się, że w tym przypadku zgoda będzie. O, no to proszę, to wiadomość konkretna. Dzisiaj dzień bez sztuki, panie ministrze. Przykry dzień dla pana. Trochę przykry, prawdę mówiąc, rzeczywiście, dlatego że... Największe muzea zamknięte. Ponad 80 placówek w całym kraju. Znaczy na 1200 placówek będzie około 100 zamkniętych. No, ale narodowe, zachęta, natomiast, sztandarowe. Natomiast powiem tak, że... Jestem oczywiście z artystami, z muzealnikami, z osobami, które pracują rzeczywiście w pocie czoła i nie mają zbyt wysokich wynagrodzeń, a zwłaszcza mają bardzo niskie uposażenia emerytalne po latach pracy spędzonych w tego typu placówkach. Natomiast powiem, że mam wątpliwości co do czasu i formy samego protestu. Chciałbym, aby galerie, muzea starały się na przykład w formie protestu pozyskiwać nową publiczność, pozyskiwać opinię publiczną dla siebie, a raczej nie zamykać się dla niej, więc patrzę na ten proces z jednej strony ze zrozumieniem, a z drugiej strony z pewnym smutkiem. Druga rzecz ważna, czas. Otóż mamy w tej chwili czas nie tylko pewnego kryzysu, ale także bardzo trudnych decyzji. Decyzji związanych z emeryturami, decyzji związanych z deregulacją zawodów. Decyzji, w których spore grupy społeczne będą ponosiły takie lub inne, ale jednak pewne koszty tego kryzysu, który nie w Polsce powstał, a do Polski w takiej czy innej formie dotarł. Dlatego też domagania się w chwili obecnej i to w takiej formie bardzo niekonkretnej, dodatkowych, może nie przywilejów, ale właśnie zabezpieczeń na przykład socjalnych, wydaje mi się, trafiło na ten moment nie najwłaściwszy. No ale jeżeli artyści mówią, że nie mogą sobie płacić składek, nie mają na to pieniędzy i że nie będą mieli emerytur, no to jest problem, no bo to jest absolutnie środowisko tak. Bardzo zróżnicowane. Tak, absolutnie tak, ja nie neguję problemu. Jeszcze raz podkreślam, jestem z artystami, jestem także z tą grupą, która w chwili obecnej już nie pracuje. Jest w wieku emerytalnym, pracowała bardzo intensywnie w latach 50., 60., 70. na scenach teatru, filmie, w także galeriach. Oni mają bardzo niskie wynagrodzenia, bardzo niskie emerytury w chwili obecnej, bardzo niskie renty. Staram się na to reagować indywidualnie. Pomagam tak, jak mogę i zdaję sobie sprawę z tego, że ten problem musi być rozwiązany. Staramy się w tych propozycjach, które padają, rzeczywiście znaleźć takie formy, w których będzie szansa na ulgę w tej materii. Ale to długi proces i nie da go się wykonać, zwłaszcza w sytuacji, trudnej sytuacji finansowej. Od razu też powiem, że w ostatnich 4 latach wzrost nakładów na kulturę w samorządach wszystkich szczebli, instytucjach publicznych, to jest wzrost z około 9 miliardów do około 12 miliardów 700 w chwili obecnej. Natomiast ten wzrost nie jest odczuwalny przez samych artystów, przede wszystkim dlatego, że środki te, które są dodatkowymi środkami, poszły w infrastrukturę kultury. Natomiast będziemy beneficjentami tych wzrostów nakładów za moment. I ważne jest, żeby pamiętać o tych, dla których te obiekty powstają, czyli i o artystach, i o publiczności. Panie ministrze, ale na samym Mazowszu
to, co jest w gestii marszałka województwa mazowieckiego. Ma pan nierozwiązany problem, problem Warszawskiej Opery Kameralnej, która chce w ogóle, żeby pan uczynił ją instytucją narodową i być może warto, i być może warto. Słyszę pana dyrektora Andrzeja Seweryna, który mówi, że nie będzie nawet na obchody stulecia Teatru Polskiego. No to byłby skandal czysty. No to jak te samorządy rządzą? Bardzo, bardzo różnie. Natomiast Mazowsze ścina koszty na kulturę z dość wysokiego pułapu. Znaczy Mazowsze i Małopolska były tymi dwoma województwami, które wchodziły na wysoki wzrost kosztów utrzymania własnych instytucji, jak i również nowych projektów, nowych pomysłów, dokładnie 4 lata temu. I nagle okazało się, że tego wzrostu i tej dynamiki nie da się utrzymać. Natomiast muszę powiedzieć, że dość chłodno reaguje na pomysły unarodowienia następnych instytucji, które wpadły w różnego rodzaju kłopoty na skutek takich czy innych decyzji samorządowych. Jeżeli będę reagował pozytywnie na każdy tego typu wniosek, Zespół Mazowsze, Opera Kameralna Warszawska, Chór Krakowskiego Radia, etc., etc., to będę musiał to czynić kosztem instytucji narodowych, które mi w chwili obecnej podlegają. No może niektóre już nie zasługują na tytuł instytucji kultury narodowej. Może by je trzeba było zweryfikować. Są takie instytucje, które mają zmieniane umowy. I rzeczywiście postanowiłem w ostatnich latach dokonać pewnej weryfikacji. Natomiast kultura nie znosi rewolucji, jeżeli chodzi o prawo, jeżeli chodzi o tą stronę instytucjonalną. Natomiast daje radę wtedy, kiedy mamy do czynienia z zmianami ewolucyjnymi, spokojnymi, odpowiedzialnymi. Ja będę zachęcać oczywiście do tego, aby poprawić sytuację Zespołu Mazowsza i także Opery Kameralnej. I także... A co pan może dla tej Opery Kameralnej zrobić? W tym roku przede wszystkim Opera Kameralna otrzyma środki finansowe na Festiwal Mozartowski. Jeżeli chodzi o wspomniany Teatr Dramatyczny, jestem po rozmowach z Andrzejem Sewerynem i ustaliliśmy pewien... z Teatrem Polskim i ustaliliśmy także pewną formę pomocy w przypadku właśnie stulecia tej sceny. Zresztą w tym roku podwoiłem środki finansowe dla instytucji teatralnych w Warszawie po to, aby rzeczywiście ta oferta programowa była rzeczywiście atrakcyjniejsza. Bardzo mi zależy zwłaszcza na nowej publiczności, na tej publiczności najmłodszej. Z tego też powodu będę pomagać między innymi Agnieszce Glińskiej w tych jej fantastycznych pomysłach, które dotyczą właśnie najmłodszej publiczności. Tam pojawią się nowe oferty, nowe propozycje, więc będę reagować na każdą taką sytuację, w której jest szansa z jednej strony pomóc Warszawie w tej materii, ale z drugiej strony nie naruszać pewnych decyzji, które są niezbędne z mojego punktu widzenia, które powodują, iż instytucje artystyczne też podlegają pewnej reformie. No to jak pan ocenia przedwcześnie artyści ten strajk? Aha, jeszcze chciałam pana zapytać, bo oni upominają, jednym z postulatów jest to, żeby nie znosić tych 50% kosztów uzysku. Co pan na ten temat? Jeżeli chodzi o te 50%, byłbym zwolennikiem utrzymania tego stanu rzeczy, który w chwili obecnej jest, gdyby nie pojawiła się propozycja pana ministra Rostowskiego, aby wprowadzić pewien próg 80 paru tysięcy złotych, do którego ten koszt uzyskania przychodu pozostaje. Na wszelki wypadek sprawdziłem w tych najważniejszych stowarzyszeniach, jaką grupę ewentualnie artystów objąłby ten przepis, który w tej chwili jest proponowany. Okazało się, że w największej organizacji to jest 130 artystów, którzy uzyskują dochód powyżej 100 tysięcy złotych rocznie i w związku z tym będą wchodzili poza tym progiem w mniejsze przywileje tego typu. Jestem zwolennikiem utrzymania czyli dla tej... Czyli większość i tak zostanie... Większość zostanie z progiem, z tym przywilejem i według mojej oceny to dobrze. Dlatego, że trzeba pamiętać, że większość... No ale to z drugiej strony świadczy, jaka jest mizeria tego stanu. Dokładnie, właśnie to chciałem powiedzieć w chwili obecnej, bo to dla mnie była też taka bardzo precyzyjna informacja, jak w świecie sztuki ta największa grupa artystów mało zarabia. My musimy pamiętać, że z wyjątkiem tego establishmentu warszawsko-krakowskiego, może jeszcze pojedynczych osób pracujących w innych ośrodkach, że poza tą grupą większość pracuje za wynagrodzenia naprawdę jak nieżenujące, to bardzo niskie. I trzeba też pamiętać, że mamy ogromną ilość artystów, zwłaszcza w obszarze sztuk wizualnych, którzy nie są w stanie ze swojej pracy utrzymać rodzin, w związku z tym wykonują inne prace i bardzo często odchodzą od zawodów. Takie zresztą w całej Europie w chwili obecnej, można powiedzieć, że dotyczy to całej Europy. Mówimy też o pewnym stanie, który jest nieuchronny, prawda? To jest stan nieuchronny. To nie jest tak, że każdy, kto skończy szkołę teatralną, będzie aktorem. Dokładnie
Tak, zwracam czy uwagę też na będzie malarzem wybitnym, na sam czy rzeźbiarzem. Protest, bo w nim nie ma pomysłu. Protest nie jest związany z pomysłem. Protest jest związany z taką chęcią zwrócenia uwagi na ten problem, o którym mówimy w chwili obecnej. I w tej materii on będzie sukcesem. Natomiast większym lub mniejszym, ale będzie sukcesem. Natomiast jeżeli chodzi o pokonanie bariery, to przypomnę, że jest jeszcze jeden kłopot. Kłopot sklasyfikowania tej grupy. Kto jest artystą, a kto nie. Za kogo ta składka ma być płacona? Kto na tą składkę, krótko mówiąc, swoją pracą nie zasługuje? To bardzo trudny problem. Nie chciałbym, aby minister kultury był tą osobą, która wskazuje, pan jest artystą, a pan nie jest artystą. Panu się należy przywilej, a panu się nie należy przywilej, bo wrócilibyśmy do czasów, z których z trudem wyszliśmy, na szczęście. Kto będzie wskazywał? Nikt nie będzie wskazywał. Według mojej oceny będzie wskazywało na to mechanizmy, które funkcjonują. Czyli z jednej strony rynek, z drugiej strony właśnie kuratorzy, z innej strony sami widzowie, odbiorcy. W niektórych wypadkach będzie to też efektem konkurencji takiej rynkowej wśród artystów. Natomiast problem rzeczywiście jest. Bardzo dziękuję. Pan Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, był gościem poranka. Kto będzie dyrektorem Teatru Starego w Krakowie? Konkurs został rozpisany. Będą startowały takie osoby jak Grzegorz Jarzyna, Zadara, Klata, Bradecki. Jeszcze parę osób. Bardzo jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Jeżeli kolejny teatr eksperymentalny, to cofnie pan może status sceny narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pan Bogdan Zdrojewski był gościem